Tycoon to EMD Shen. You have clearance for final approach. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 45, a zarazem ostatnim odcinku z serii Ixion na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku robimy do końca kolonizację, a potem wsadzamy Tycoona w pysk Piranezji i detonujemy go. Oglądamy drugą wersję intra, znaczy outra, czyli filmiku wyprowadzającego z gry. W którym to zobaczymy, jak to wygląda, kiedy ludzkość postanawia nie dołączać do Asztangletów i w efekcie tego robimy sobie sami kolonie na Romulusie. Myślę, że damy radę, bo tu już idzie 3,9 cykla jeszcze. Żałuję tylko, że tak to zepsułem z tymi badaniami sobie. Bo myślałem właśnie, że nie ogarnąłem tego, że tutaj w tym Drone Bayu jest tak dużo tego. Ja patrzyłem, zasugerowałem się tym, że to są dwie kropeczki, że to będą dwa usprawnienia. A tu jednak trochę ich jest, no. Jednak głupi jestem. Dobra, dajcie mi jeszcze piątkę. Zróbcie mi tutaj jeszcze Science Shipa. Jednego. Jeden mi wystarczy, nie potrzebuję dwóch. Nie wiem, dlaczego tam wszedł mi dwuklik. Dobra, baterie są naładowane z tego, co widzę. Więc możemy wsadzić Piranezji Tycoon w pysk. Tu jeszcze 2,7 cykla. Dobra, przyspieszmy to zatem trochę. Prepare colonies. Okej, okay, mamy kolejną technologię, która nam wpadła. Full Temple. Swoją drogą ciekawe, jak ten Full Temple wygląda. Stability. O kurczę, to jest takie coś. Okej. Okay. Świątynia Hula. To już jest ostry przypał. Chociaż nie wiadomo, jak ludzie by się zachowali w takiej sytuacji. Kto wie? Zastanawiam mnie, co się stanie, jeżeli Piranezji doleci do Remusa. Obstawiam, że wtedy pewnie zrzuci jakieś drony albo coś, no bo teraz nimi nie strzela, ale to pewnie dlatego, że ma je zepsute i nie wiem, może je wiezie w sobie czy coś. Obstawiam, że jak doleci do Remusa, to go rozwali. Ciekawe, czy ona właśnie kieruje się na Remusa, czy na nas się kieruje, no to jest ciekawe. Wow, to już się robi trochę creepy. Once you are dead, you can be it. Nie wiem, włączać ciała zmarłych kolonistów w ten hula, no to jest trochę creepy. Bez przesady. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy właśnie mieli
ten kult hula i na takim tym, na takim hardkorowym poziomie, dobra. Slide the tycoon in the Piranesi. O, teraz mogę tam pojechać? A, teraz mogę. Polecimy. A, czyli to tyle. Okej. Okay. Administrator, if you are listening to this message, it means the tycoon has reached its destination. Despite the unpredictable parameters that framed the equation of its journey. The crew have found a new home, whether the one planned for or another. These survivors have already begun to lay the foundations of a new cradle, where creativity, invention, and joy can bloom again. Perhaps you already understand why I insisted. Yes, sir. Why the mission launch was precipitated. When I discovered that the lunaclism was inevitable, I also understood that any attempt to save our species after this would have been doomed to fail. You took the helm in the only launch window available to us. Thanks to you, our efforts, our mistakes, our sins and sacrifices will sink into oblivion, into the past, while the first pages are written for a newly born humanity. Okej. Okej. To było fajne. To mi się podobało. To było takie trochę inne, bo wcześniej było właśnie, że ludzkość tak naprawdę się zmieniła w takie hybrydy ludzi i asztangletów, a tu to zakończenie podobało mi się bardziej, no, że mimo, że ciężkie warunki, mimo, że syf i w ogóle i będziemy tam musieli teraz terraformować tą planetę i tak dalej, to jednak zostaliśmy sobą. I to podoba mi się bardziej, takie zakończenie. Przynajmniej jak dla mnie jest ono takie no bardziej ludzkie. Jak oceniam Tycoona? Pod względem muzycznym 10 na 10. Muzyka jest po prostu cudowna. Może dlatego, że nie tylko kompozytor, ale w ogóle firma, która zrobiła Mechanicusa, gdzie nad muzyką się zachwycałem na streamach, tutaj też ta sama firma robiła Tycoona, czyli Casado Games. Casado Games, o właśnie mamy to na ekranie. Więc no tak, muzyka jest po prostu cudowna i wspaniała. Początkowo gra miała liczne bugi, dlatego ja na przykład nie budowałem tych budynków, które na ścianach można budować, tych mieszkalnych, które dają 125 osób, 125 miejsc mieszkalnych, bo w pierwszych dniach to było zbugowane. Chwila. Olimpia, Naraka, Valhalla, Agora. Ej, nie ma tego, kto podkładał głos pod Piranesi. Kurde, no. Szkoda. Szkoda, chciałbym wiedzieć, kto podkładał głos pod Piranesi. No, ale wracając, to tak, w pierwszych dniach było dużo bugów i glitchy. Właśnie zbugowane właśnie było budowanie tych lepszych domów, dlatego ja ich nie budowałem. Obecnie mamy 5 maj, kiedy to nagrywam i gra jest w znacznej mierze już popatchowana, więc wszystko działa ok. Moja ocena, graficznie też wygląda po prostu cudownie i tak dalej, moja ocena to jest 9 na 10. Dlaczego nie 10 na 10?
Po tej grze do ideału dla mnie brakuje jednej rzeczy, czyli brakuje trybu gry swobodnej. Gdyby było coś takiego, że mógłbym sobie wybrać na przykład ustawienia systemu, typu, że jest to duży system i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i na przykład ilość surowców, i te surowce by się rozpiły co jakiś czas, ja mógłbym sobie spokojnie tym zarządzać, no to wtedy tak. To wtedy byłoby super. No niestety tego nie dali, dlatego jest 9 na 10, ale czy polecam? Jak najbardziej. Jeżeli ktoś lubi City Builder, lubi survivale, gorąco polecam. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, przygotujcie sobie takiego, no, dosyć mocniejszego kompa. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście te 45 odcinków. Mam nadzieję, że było warto. A my widzimy się już za tydzień w kolejnej serii. I kolejną serią będzie Blitzkrieg, gdzie rozegramy sobie aż trzy kampanie. Blitzkrieg jest dosyć starą grą, ale rozegramy sobie aż trzy kampanie. I te trzy kampanie powinny zająć nam czas co najmniej do grudnia, bo tam już nie będziemy robić tak dużo cięć, ponieważ w Blitzkriegu jest dużo rzeczy taktycznych do rozegrania, więc tam się raczej cięć nie robi. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień nowa seria na kanale. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.